Cześć moi drodzy, z tej strony trener do celu z pasją. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam kolejny dobry, skuteczny trening na mięśnie pośladkowe. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy widzowie, i oczywiście każdy trening rozpoczynamy od rozgrzewki, czy na orbitreku, czy na wioślarzu, czy na bieżni, czy w domu, wykonując tak zwanego pajacyka, nieważne. Macie przygotować się do tego, że zaraz zaczniecie konkretne ćwiczenia. Będzie ich aż 4 albo tylko 4, w zależności od Waszego poziomu zaawansowania i od tego, do jakiego treningu oczywiście wdrożycie sobie te ćwiczenia, bo podejrzewam, że oprócz nich oczywiście znajdą się jakieś na klatkę piersiową, plecy, barki, ramiona czy też brzuch, bo warto ćwiczyć całe ciało. Ale dziś pogadamy sobie o mięśniach pośladkowych i cztery ćwiczenia, które Wam omówię, będą je bardzo dobrze aktywowały. Oczywiście w tym treningu nie wykluczamy pracy mięśni czworogłowych czy też dwugłowych. Jeżeli chcecie znaleźć trening, w którym tylko i wyłącznie, że tak powiem, będziemy izolować pośladki, na moim kanale wejdźcie w materiały, gdzie prezentuję ćwiczenia bez angażowania mięśni czworogłowych uda na tyłek. Ale do rzeczy. Pierwszym ćwiczeniem, które dzisiaj sobie wykonamy, będzie to wchodzenie na step, czy też na ławkę, ogólnie jakieś podwyższenie. Nie jest to łatwe ćwiczenie, w którym ćwiczymy również koordynację, równowagę swojego ciała, ale jest bardzo istotne, ponieważ jesteśmy w stanie tutaj znakomicie aktywować mięśnie pośladkowe, a także czworogłowe uda. Zacznijmy od tego, że wbijamy mocno stopę w ławkę czy też step i chcemy się unieść jakby siłą nogi, która jest wykroczna, a nie odbijając się nogą, która jest z tyłu, czyli nie robiąc tego ćwiczenia dynamicznego. Mocno wciskamy stopę i podnosimy się siłą mięśni czworogłowych uda, a także bioder, więc aktywujemy mięśnie pośladkowe, konkretnie raz lewy, raz prawy pośladek, w zależności od tego oczywiście, którą nogą wykonujemy to ćwiczenie. Polecam tutaj 3 serie po 12 powtórzeń na każdą kończynę dolną i jest ogień. Starajcie się jak najbardziej zwalniać ruch, nie rotować miednicy na boki. Jeżeli się chwiejecie, postarajcie się stabilizować cały czas swoją sylwetkę, pamiętając o napiętym brzuchu i prostych plecach. Pół minuty mija, 60 sekund maksymalnie i nie czekamy. Przechodzimy do kolejnego, drugiego ćwiczenia, które będzie również znakomicie aktywowało do pracy mięśnie pupy, a także grupę kulszowo-goleniową, czyli tylne części uda składające się z dwugłowych, półścięgnistych, półbłoniastych. I jest to martwy ciąg w podporze kolanem o ławkę, martwy ciąg a la rumuński. Tutaj będziemy starali się wyizolować każdy pośladek z osobna, jak w poprzednim ćwiczeniu, bo pamiętajcie o tym, że nasza pupa lubi ćwiczenia na jednej nodze, gdzie stabilizujemy po prostu miednicę, co jest funkcją mięśni pośladkowych średnich i małych, tych znajdujących się pod pośladkowym wielkim i odpowiadającym właśnie za to, że stojąc na jednej nodze stabilizujemy swój staw biodrowy. Na czym polega to ćwiczenie? Wykonujemy tutaj ruch hip hinge, czyli ruch zawiasowy w biodrze i oczywiście nasz staw biodrowy jest to staw kulisty, ale w tym momencie ten ruch będzie tylko i wyłącznie zawiasowy. Wypychamy biodra do tyłu, pochylając tułów do przodu z hantelką, mocno rozciągając tylne części uda i spinając pośladki, kiedy prostujemy się oczywiście do góry. Polecam tu 3 serie, po 12 powtórzeń na każdą nogę i jest ogień. Każdy półdupek pracuje osobno. Raz lewy, raz prawy. Ćwiczenie jest unilateralne. Pamiętajcie również o tym, żeby mieć tu oczywiście proste plecy, brzuch spięty, bo bez tego nie będziemy w stanie aktywować odpowiednio stawu biodrowego do wyćwiczenia mięśni pośladkowych.
przechodzimy do kolejnego ćwiczenia, które już będzie tutaj stricte angażowało boczne części pupy i nie jest to trudny ruch. Nie wierzę, że powiecie, że męczycie się tutaj jakoś niemiłosiernie. Ruch polega na odwodzeniu nogi w stawie biodrowym. Akurat możecie się tutaj obciążyć czy gumami, czy takim obciążnikiem zapiętym o kostkę i skupiacie się na tym, aby rotować udo i odwodzić do góry. Niekoniecznie musicie leżeć na ławce, tak jak ja na tym filmie, gdzie było mi bardzo wygodnie, chociaż oczywiście nie pokładałem się do snu, tylko wczuwałem w to ćwiczenie. Wy możecie położyć się na ziemi, czy gdziekolwiek, nawet na trawie w ogródku. Ważne, żebyście odpowiednio odwodzili raz lewą, raz prawą nogę i zwróćcie uwagę na to, że to jest trzecie ćwiczenie, którym pokazuje ruch unilateralny izolujący lewą i prawą nogę. Co to oznacza? To już jest atut dla waszych pośladków, także starajcie się, aby takie ćwiczenia też znalazły się w waszych planach treningowych, ponieważ z reguły mamy niestety niesymetryczne te pośladki, mamy duże dysproporcje, lewa strona pomaga prawej, czy też odwrotnie i nie będziecie w stanie wyrównać tych dysproporcji bez oczywiście ćwiczeń unilateralnych, czyli jakby jednostronnych. Ostatnim ćwiczeniem, które wam zaprezentuję, jest przysiad sumo, który ja akurat wykonuję na kolumnach, żeby mieć jakby większe zejście, większą możliwość rozciągnięcia. Wykonuję to ze specjalnym sprzętem, który pozwala mi nakładać obciążenie, ale oczywiście wy możecie to ćwiczenie wykonać tylko i wyłącznie z hantlą, czy też z ketlem, nieważne. Ważne, aby odpowiednio obciążyć staw biodrowy. Brzuch napięty, plecy proste i co? Otwieramy miednicę poprzez odpowiednią rotację zewnętrzną i szeroki rozstaw nóg z palcami skierowanymi w strony zewnętrzne, co pozwala również aktywować wspaniale i skutecznie wewnętrzne części uda, ponieważ schodząc do dołu, jakby rozciągając, otwierając biodra, mocno naciągamy mięśnie przywodzicieli uda. I oczywiście tutaj czwórki popracują poprzez zgięcie i wyprost stawu kolanowego, ale na górze, pamiętajcie, starajcie się mocno jeszcze dopiąć pośladeczki, a na dole oczywiście je fantastycznie będziecie rozciągać. Załóżcie tutaj ciężar, niech ta dupa poczuje odpowiedni bodziec. 3 serie po 10 powtórzeń i w tym momencie macie fajny, bardzo skuteczny trening na mięśnie pośladkowe, czworogłowe i dwugłowe. Oczywiście odpowiednio tutaj jeszcze dodajcie jakieś ćwiczenia na barki, klatkę i plecy, czy też brzuch, w zależności od tego, jak dzielicie trening w tygodniu. Pamiętajcie o tym, że na moim kanale jest mnóstwo materiałów o tym, jak ćwiczyć mięśnie pośladkowe i inne partie mięśniowe. Ten kanał kieruje głównie oczywiście do płci pięknej. Zapraszam do grupy Do Celu z Pasją Team na Facebooku, gdzie wzajemnie tworzymy rzesze pośladkowiczów. Zaglądajcie na mojego Instagrama i na Facebook Trener Do Celu z Pasją. Pamiętajcie o zniżce 10% w sklepie Prozis na hasło pisane dużymi literami Do Celu z Pasją. Oczywiście razem. Udostępniajcie ten materiał dalej, wspierajcie kanał, komentujcie, dajcie łapkę w górę, jeżeli chcecie, żeby nagrywać kolejne zestawy ćwiczeń dla was. Dziękuję za ten materiał i pamiętajcie, Do Celu z Pasją. Cześć!